Mączniak. Jak chronić ogórki i pomidory przed mączniakiem? Przepis na skuteczne lekarstwo. Mączniak prawdziwy to powszechna choroba grzybicza, na którą podatnych jest wiele upraw ogrodowych, kwiatów i krzewów. Nie oszczędza również ogórków i pomidorów. Oznaką uszkodzenia roślin przez grzyby jest pojawienie się białego nalotu na ich liściach. Jednak możliwe jest całkowite uratowanie pomidorów i ogórków przed tą chorobą. W tym celu rośliny należy spryskać specjalnym naparem. Jak zrobić lekarstwo na mączniaka prawdziwego? Skuteczność w walce z chorobą wykazuje tak popularny w kuchni produkt, jakim są drożdże. Potrzebny nam będzie duży garnek. Najpierw wlewamy do niego 3 litry wody i trochę podgrzewamy, tak do około 35 stopni Celsjusza. Do płynu dodajemy około 10 g suchych drożdży i 10 łyżek cukru pudru. Powstały roztwór mieszamy, po czym należy go zostawić w spokoju na kilka godzin. Rezultatem jest mieszanka, którą należy wymieszać z nową porcją wody, czyli dodać jeszcze 7 litrów czystej wody, tak aby łącznie powstało 10 litrów tego naparu. Podlewanie gleby pod pomidorami za pomocą takich środków powinno się odbywać 2 razy w miesiącu, pod ogórkami 3 razy, a 2 razy pod pomidorami.